No, dzisiaj spotykamy się w Nocie w Warszawie na konferencji przedsiębiorców. Zaczynamy transmisję. Później będziemy dyskutować i komentować. Na razie ustawiam kamerę, tak żeby nagrywała cały czas. Więc niech sobie dogadają to uważnie. Jestem organizatorem konwentu antykryzysowego. Bardzo się
Chciałbym przywitać naszego gościa specjalnego, pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia. Proszę państwa, czasy w Polsce są dziwne, inne i bardzo trudne. Myślę, że już nie ma miejsca dla niekompetencji i decyzji gospodarczych, które nie są na podstawie analizy zachodzących procesów gospodarczych. I dzisiejszy dzień jest inauguracją nowego nurtu społeczno-gospodarczego. Jest to bardzo ważne wydarzenie w historii naszego kraju. Powiedziałbym przełomowe wydarzenie. Dzisiejsze wystąpienia będą 10-minutowe i będziemy, proszę państwa, pilnować, jeżeli chodzi o techniczne sprawy, będziemy pilnować tego czasu. Pierwsze wystąpienie półgodzinne ma pan prezes Marian Banaś. Poproszę pana prezesa o zabranie głosu. Gdzie właściwie istnieje
duża niesprawiedliwość, hipokryzja. Wierzcie tego świata liczą się tylko z tymi, którzy mają silną gospodarkę i silną armię. I wy jesteście właśnie tym fundamentem, który buduje i rozwija polską gospodarkę i stanowią jej siłę. Ale czy warunki ku temu są najlepsze? Że gospodarka może się rozwijać właśnie swobodnie przy obecnych przedsiębiorcach? Chcę powiedzieć, że podstawą i fundamentem i siłą każdego państwa jest klasa średnia. Od 30 lat ta klasa średnia jest w jakiś sposób budowana. Ale jesteśmy dalej w budowie. Nie ma tej klasy średniej, która powinna być właśnie siłą napędową państwa. To rola państwa, to rola rządzących jest, aby stworzyć warunki, proszę państwa, aby się rzeczywiście ta klasa rozwijała i stanowiła o sile państwa. Bo tyle wolności mamy, ile mamy własności. To każdy z nas wie. W państwach, gdzie nie ma klasy średniej, jest oligarchia, ale silny rząd centralny i tam decydują inni o sytuacji danego państwa i danej gospodarki, a nie właściwie obywatele, którzy mieszkają w tym kraju. Dlatego tak ważną sprawą jest zbudowanie klasy średniej. Tymczasem popatrzmy, jak naprawdę sytuacja wygląda finansów. Proszę państwa, jesteśmy po dwóch kontrolach bardzo ważnych dotyczących budżetu i wydatków państwa. Po roku 2020 i 2021. I co z tego wynika? Otóż z całą odpowiedzialnością chcę powiedzieć, potwierdzamy to nasze raporty, że niestety stajemy się coraz mniej przejrzysty i mniej transparentny państwo, jeśli chodzi o wydatki publiczne. Na koniec 2021 roku zadłużenie państwa było na poziomie, licząc wydatkę krajową, na poziomie 1 miliarda 148 miliardów złotych. Zadłużenie w stosunku do PKB to 44%. Deficyt budżetowy, proszę państwa, 26,5%. A faktycznie jak wygląda, licząc metodologią unijną, 1 460 miliardów, 54% w stosunku do PKB, jeśli chodzi o zadłużenie i 131, proszę państwa, miliardów deficytu budżetowego. 262 miliardy, proszę państwa, były wydane poza oficjalnym budżetem. Pieniądze, które nie podlegają ustawie o zamówieniach publicznych, są poza kontrolą parlamentu i, proszę państwa, jest daleko idąca uznanie, jeśli chodzi o przyznawanie środków. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Otóż na koniec 2015 roku nakłady inwestycyjne budżetu państwa były na poziomie, proszę państwa, 20% PKB. Na koniec 2021 roku tylko 16%. O czym to świadczy? Tymczasem średnia Unii Europejskiej to jest, proszę państwa, 22%. O czym to świadczy? Że niestety, nie inwestując w inwestycje, stajemy się coraz biedniejsi i nie budujemy fundamentów, bo przecież tylko poprzez inwestycje mamy zapewniony budżet przyszłości. To jest bardzo dobre zjawisko. Proszę państwa, i państwo o tym doskonale powinniście wiedzieć. Ja się bardzo cieszę, że właśnie potraficie się zorganizować. Jesteście tutaj dzisiaj w takim gronie, podejrzewam, że w przyszłości jeszcze większym, kiedy sami weźmiecie sprawę z własnej ręce. Proszę państwa, według Konstytucji artykułu 219 to gospodarka finansowa powinna być prowadzona według ustawy budżetowej. A czy tak jest? Właśnie powiedziałem, że tak nie jest niestety, bo 260
2 miliardy na koniec 2021 roku było poza kontrolą budżetową. Pieniądze, które były wydawane poprzez takie instytucje pozarządowe jak PFR, Bank Gospodarstwa Krajowego i de facto, proszę Państwa, to nie były pieniądze wypracowane, ale emitowane obligacje właśnie z tych instytucji, które de facto są długie i będą spłacane już nie przez nas, nie przez nasze dzieci, ale być może nasze wnuki. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Zadłużamy się, proszę Państwa, bardzo szybko, w dużych kwotach i niestety poza kontrolą parlamentu. Z drugiej strony, proszę Państwa, przeprowadziliśmy kilka kontroli, z których to kontroli raporty zostały ogłoszone, które świadczą niestety o dużej niegospodarności. Takim przykładem kompletnej niegospodarności, proszę Państwa, to jest kontrola strefy ciepłowni Ostrołęka, gdzie mamy skargi na poziomie prawie 1,5 miliarda, a jeszcze będą do zapłacenia kary umowne, bo jak wiemy, Amerykanie już nie zawarli kolejnej umowy w tym względzie, ponieważ ta elektrociepłownia ma być zamieniona właśnie z opału węglowego na opał gazowy. Tymczasem wiemy, że gaz, jeśli chodzi o rynki światowe, podraża się prawie dwukrotnie. Więc to napędza inflację, tracimy wszyscy na naszych oszczędnościach. No i niestety, proszę Państwa, nie widać końca właśnie i tej inflacji, która na dzień dzisiejszy oficjalnie będzie na poziomie 18%, ale właśnie ta faktyczna to jest dużo większa, która dotyczy właśnie tych podstawowych artykułów, które są nam potrzebne na co dzień. Kolejne kontrole, które wykazały właśnie niegospodarność, to mamy wybory kopertowe, to jest strata prawie 70 milionów złotych. To, proszę Państwa, kontrola również sieci internetowej w Lublinie, gdzie niegospodarnie zainwestowano prawie 1,5 miliarda złotych, gdzie sieć internetową zbudowana na słupach przedsiębiorstw energetycznych, które zostały przeznaczone do likwidacji. I kolejna kontrola, która właśnie pokazuje, jak potrzebna jest Najwyższa Izba Kontroli, dotyczy właśnie zakładu remontowego w stoczni szczecińskiej Gryfia, gdzie, proszę Państwa, zainwestowano właśnie w restrukturyzację tej stoczni przez budżet państwa prawie 300 milionów złotych. Po 2 latach strata wyniosła ponad 100 milionów złotych. Już nie mówię o tym, że teren, który miał być własnością właśnie stoczni, był w planach do sprzedania, kiedy właśnie ten teren sąsiadował obok z siedzibą Marynarki Wojennej. No oczywiście tylko właśnie mój specjalny list do pana premiera spowodował, że ten teren znalazł się w posiadaniu Skarbu Państwa. To pokazuje, jak naprawdę Najwyższa Izba Kontroli jest potrzebna, jak wpływa na ulepszanie funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych, o czym mówiłem, czyli w ten sposób właśnie również prewencyjnie działamy, aby te pieniądze były jak najlepiej, proszę Państwa, wydawane. Chcę jeszcze powiedzieć, proszę Państwa, kilka słów na temat w ogóle sytuacji, jeśli chodzi o samych przedsiębiorców. Jeszcze raz, proszę Państwa, chciałem serdecznie podziękować za możliwość spotkania się z Państwem. Zarówno jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, jak osobiście dostrzegam oraz doceniam Waszą pracę i Wasz trud w rozwijaniu gospodarczym naszego ojczyzny. Zebrani tu Państwo reprezentują ogromną rzeszę obywateli naszego kraju. Przedsiębiorstwa sektora prywatnego w 2020 roku zatrudnione było 10 milionów Polaków, z czego 6,8 miliona w małych i średnich przedsiębiorstwach. To liczby pokazują skalę potencjału rozwojowy tego sektora i jego ogromną wagę dla polskiej gospodarki. Nie zapomniałem się również powiedzieć,
że w tych liczbach widzimy polski gen przedsiębiorczości w działaniu. Wyniki Państwa starań są bez wątpienia imponujące. W 2019 roku przedsiębiorstwa prywatne odpowiadały za 72,3% udziału w tworzeniu produktu krajowego brutto, co oznacza 1,6 miliona złotych. Dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw było to 1 miliona złotych, czyli prawie połowa wytworzonego produktu krajowego brutto. Pomimo tego, że prywatne firmy mają tak dobre wyniki, ich sytuacja nie jest wcale komfortowa. Dane pokazują, że pierwszy rok działalności przeżywa w Polsce nieco ponad 2/3 firmy spośród firm założonych w 2020 roku do 2021 roku przetrwało tylko 67,1%. Wskaźnik ten jest od 2020 roku znacząco niższy niż sprzed się pandemii, gdy było to 89,2%. Co pokazuje, jak trudno jest przetrwać prywatnym przedsiębiorcom na rynku Polski. Bez odpowiednich regulacji i wsparcia ze strony państwa polskie przedsiębiorstwa będą tracić, a wraz z nimi my wszyscy. Proszę państwa, bo od kondycji gospodarczej waszej zależą nie tylko poziom życia w rodzinie, ale przede wszystkim rozwój pozostałych dziedzin, tak jak kultura, tak jak bezpieczeństwo energetyczne, służba zdrowia, no i oczywiście wszystkie pozostałe. Bo bez pieniędzy nie jest w stanie funkcjonować pozostałe dziedziny, a które bezwzględnie są potrzebne dla funkcjonowania sprawnego tego państwa. Jeszcze, proszę państwa, na jedną uwagę chciałbym zwrócić, na bezpieczeństwo energetyczne. Otóż jesteśmy po kontroli programu dla kopalni, dla innego. Ostatni program został opracowany w 2018 roku, a takich programów było 8. Każdy z tych programów zakładał, że sytuacja w sektorze węgla kamiennego się poprawi, że węgiel wydobycie się będzie rentowny i proszę państwa, i z kopalni zmodernizowany. Tymczasem niestety widzimy zupełnie coś innego. Ani nie są rentowne, ani nie są zmodernizowane. To nie znaczy, że mamy sprzedaż sam tylko węgiel. Pod względem przecież, proszę państwa, otrzymujemy wodę, możemy używać gaz, oleje, no cała właściwie tutaj tablica Mendelejewa. Dzisiejsza technologia jest tak daleko posunięta, że właściwie nie powinniśmy absolutnie zamykać kopalń węgla kamiennego. Bo to jest nasze naturalne źródło. W kontekście właśnie cen na gaz, o czym już wcześniej powiedziałem, no to absolutnie jest to rzecz niedopuszczalna. Żeby się stało inaczej, potrzeba, proszę państwa, totalnego porozumienia wszystkich sił politycznych, również i tutaj gospodarczych. Bo tylko przy zgodzie wzajemnej, przy takich zagrożeniach, jakie mamy, które przeszliśmy, jeśli chodzi o pandemię i konflikt na wschodzie, to dzisiaj najważniejszą rzeczą jest jedność, zgoda i budowanie siły gospodarczej państwa. Bo największą trudnością, jak przeżywają przedsiębiorcy, to przede wszystkim są koszty, niepewność przepisów podatkowych, proszę państwa, brak jednoznacznej interpretacji, no i oczywiście długotrwałe sądy i spory sądy. To się musi zmienić, jeżeli rzeczywiście chcemy budować silne i odpowiedzialne państwo. Wśród danych spływających do mnie jako prezesa Najwyższej Izby Kontroli znaczące są te na temat wzrostu kosztów działalności, które były najczęściej wskazywane negatywnym czynnikiem pandemii w 2021 roku, o czym przed chwilą powiedziałem. Dodatkowo firmy borykały się z brakiem jeszcze dodatkowo pracownikami. Myślę, że państwo sami potraficie ocenić, czy rząd w tym okresie w sposób właściwy pomagał przedsiębiorcom. Jesteśmy w trakcie kontroli i ją finalizujemy, jeśli chodzi o rozliczenie środków finansowych z PFR-u. Jeśli ona zostanie zakończona, też tutaj raport będzie ochroną od wszystkich. I jest z mojej strony apel, który już raz powtórzyłem, proszę państwa. Naprawdę zaglądajcie do raportu Najwyższej Izby Kontroli. One są bardzo ważne,
one wprawiają, one pokazują, jak naprawdę wygląda sytuacja właściwie w każdej dziedzinie w naszym państwie. No i oczywiście, jak wyglądała również sytuacja wspomagania przedsiębiorców i również organizowania życia w czasie pandemii. Taki rok przygotujemy całościowy z 33 kontroli dotyczących COVID-19 pod koniec tego roku. Proszę Państwa, kończąc, chciałbym życzyć Państwu jeszcze lepszych wyników finansowych w najbliższych latach oraz dużo sił w szczytnej misji pomnażania bogactwa i dobrobytu Rzeczypospolitej. Bierzcie sprawy w swoje ręce. Proszę Państwa, jesteście, tak jak powiedziałem, solą tej ziemi, razem z rolnikami, z ludźmi wolnych zawodów. My wiemy, co to znaczy po prostu pracować prawie 24 godziny. To nie jest sztuka, być członkiem takiej czy innej rady nadzorczej, państwowej, czy w zarządzie, gdzie właściwie, jak mamy straty, może te straty uzupełnić z budżetu państwa i żyć spokojnie. Proszę Państwa, to Wy decydujecie jako przedsiębiorcy. Nie można zakładać, że przedsiębiorcy to potencjalni złodzieje. No niestety, sfera urzędników, sfera rządowych często się tak, proszę Państwa, myśli. Kiedy miałem zaszczyt pełnić funkcję, proszę Państwa, szefa Krajowej Administracji Skarbowej, kiedy właśnie mojego autorstwa została przeprowadzona reforma służb skarbowych i celnych, to jeden z elementów, jeden z głównych celów moich było zmniejszyć ilość kontroli dla przedsiębiorców. I myślę, że się to Państwo odczuli. Wcześniej były prawie 4 instytucje państwowe, które Was kontrolowały po 2-3 razy, a nawet więcej w ciągu roku. Jak to zmieniłem? Proszę Państwa, to na pewno Państwo przyjmują. Ale z drugiej strony musi być również ten drugi element, a druga nowa, czyli reforma systemu podatkowego. Aby właśnie tak sytuacja wyglądała, że po zapłaceniu wszystkich zobowiązań wobec Państwa, żebyśmy mieli realny, rzeczywisty zysk, nie musieli uciekać do takiej czy innej kombinacji. Bo inaczej nie przetrwamy. To świadczą tutaj po prostu wyniki, o których przed chwileczką powiedziałem, jak przedsiębiorcy sobie radzą w tej trudnej sytuacji. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i proszę Państwa, życzę Wam, aby przyszły lepsze czasy, żeby polska gospodarka stanęła na nogi, a wtedy wszyscy będziemy się czuć bardziej bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim pięknie dziękujemy Panu Prezesowi za wystąpienie, za to, że znalazł czas i tu jest wśród nas i proszę się nie zdziwić, że kiedy on będzie wiedział, że po prostu obowiązki jego wzywają nas opuści, ale jeszcze raz serdeczne dzięki za to wystąpienie i za to, że my przedsiębiorcy widzimy, że mamy sojusznika. Dzięki Panie. Ale chciałbym Państwu przedstawić też, jakie credo jest dzisiaj.
przedsiębiorców czy kongresu antykryzysowego. Pierwsza płaszczyzna, jaką budujemy i na której jesteśmy, to jest właśnie przedsiębiorczość i gospodarka. I ta pierwsza płaszczyzna pokazuje nam, że wszystko, co robimy, kręci się wokół gospodarki i przedsiębiorczości. Nie mogą nam powiedzieć nauczyciele czy lekarze, że nas gospodarka nie interesuje, bo są też prywatne gabinety lekarskie, jest prywatne nauczanie. Wszystko, co robimy, nawet w naszych domach, to są budżety domowe, to wszystko jest przedsiębiorczość i gospodarka. Na tą płaszczyznę nakładają się branże, w których pracujemy. Branże i sektory gospodarcze. To jest bardzo ważne uporządkowanie funkcjonowania obywateli w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego. I teraz mamy trzecią płaszczyznę. Trzecia płaszczyzna to są nasze wartości uniwersalne, jakie wyznajemy. To jest etyka, wolność gospodarcza, uczciwość. To są wartości uniwersalne, tolerancja, takie, które w naszej skali wartości są dla nas najważniejsze. Dla mnie jako przedsiębiorcy wartością uniwersalną, bardzo ważną jest wolność gospodarcza, bo była zakłócona w czasie pandemii. I jest ostatnia płaszczyzna. To są nasze prywatne poglądy. To, jakim zwolennikiem jestem, jakiego ugrupowania politycznego, czy jestem w partii, czy nie jestem, czy jestem katolikiem, czy jestem ateistą, to są moje prywatne poglądy. Niestety, w naszym kraju wszystko jest do góry nogami. Najpierw mówimy o poglądach, prowadzimy ideologiczne dysputy na temat, kto jest zwolennikiem takiej partii albo takiej, kto jest zwolennikiem aborcji, kto jest przeciw, ale to nijak nie ma się do naszej codziennej pracy, do waszej codziennej pracy, do naszego codziennego funkcjonowania. Bo naszym fundamentem jest gospodarka. Naszą nadbudową gospodarki są branże, w których funkcjonujemy. W tych branżach wyznajemy jakieś wartości uniwersalne. A na koniec są nasze prywatne poglądy. Jest 70-80% czasu powinniśmy spędzać na tematach gospodarczych, na tematach przedsiębiorczości, żeby Polska rozwijała się i żeby była silna i bezpieczna klasą średnią, którą tutaj reprezentujecie. Jakie sprawy są ważne dla Polski? No właśnie poprzez te branże musimy te sprawy zdefiniować, bo te sprawy, lista konkretna spraw ważnych dla polskiej gospodarki będzie kluczowym elementem planu naprawczego dla Polski. Ja wymienię dwie sprawy. Jedną, na którą już pracujemy i będziemy zbierać 100 tysięcy podpisów, to jest dobrowolny ZUS. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, żeby składkę społeczną nie musiał obowiązkowo płacić, ale żeby mógł sam zdecydować, czy płaci składkę społeczną, czy nie. Ten bardzo ważny projekt dla przedsiębiorców jest prowadzony przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, ministra Adamowicza. Jest z nami dzisiaj pan Marek Włoch i na ten temat będzie nam opowiadał, jak można prowadzić dobrowolny ZUS dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W mojej branży, jestem prezesem Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, bardzo ważna sprawa w planie naprawczym dla Polski jest 5% stawka VAT-u na wszystkie usługi gastronomiczne. Dlaczego to jest tak ważne? Mamy usługę remontową na 8%, mamy usługę hotelową na 8%, a gastronomia ma wszystkie stawki VAT-u, 5, 8, 23%. Dlaczego? Nikt nie wie. Generalnie powiem Państwu, że ustawa o VAT-ie powinna być wrzucona do kosza i powinna być napisana na nowo. Tak samo, jeżeli chodzi o wiele regulacji podatkowych. Są tak skomplikowane, że nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować w naszym kraju. Mamy wszyscy księgowych. Zbudowaliśmy Polskę na imperium księgowych. Ja nie znam przedsiębiorcy, który nie ma księgowego, bo nie jest w stanie sam rozliczyć tych wszystkich skomplikowanych procesów.
jest o wiele więcej spraw. Ja nie chcę dzisiaj tych wszystkich spraw wymieniać, bo bym tutaj przemawiał 3 godziny albo dłużej, ale to nie o to chodzi. Chciałbym, żebyśmy wypracowali taką właśnie hierarchię wartości, o której powiedziałem. W międzyczasie, po dzisiejszym dniu do kongresu antykryzysowego, który będzie w marcu przyszłym roku, będziemy pracowali w agendach, czyli w tak zwanych grupach roboczych. Wszystkie informacje będą na stronie kongresantykryzysowy.pl i w tych grupach roboczych wypracujemy najważniejsze sprawy dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości. Pan prezes Banaś wyraźnie powiedział, 50% PKB to wasze firmy, to wasza działalność. To jest 7 milionów aktywnych zawodowo ludzi w Polsce, która to grupa dzisiaj, ta grupa nie ma żadnej opieki. Poza rzecznikiem MŚP nie mamy żadnej reprezentacji. Co może być tą reprezentacją? Reprezentacją naszą może być powszechny samorząd gospodarczy. Wiele lat walczymy o tą inicjatywę, żeby zrzeszyć wszystkich przedsiębiorców pod sztandarem powszechnego samorządu gospodarczego. I do tego mamy doprowadzić, bo ludzie mnie pytają, ale jaki następny krok? Co będziecie następnego robić? Więc podsumowując, po konwencie pracujemy nad planem naprawczym dla Polski. Wymieniamy najważniejsze sprawy w różnych branżach, które trzeba załatwić, które panowie na miejskiej muszą załatwić dla nas. I ostatni etap, zrzeszenie wszystkich przedsiębiorców w Polsce pod sztandarem powszechnego samorządu gospodarczego. Dziękuję Państwu, liczę na Was, że będziemy rozmawiać, że się znowu nie pokłócimy. To jest bardzo ważne. My mamy taką wadę polską, że każdy uważa, że zrobi najlepiej. Ja nie jestem żadnym liderem. Wszyscy tutaj na tej sali jesteście liderami połączenia i zjednoczenia naszych sił, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować w naszym kraju i żeby nasze dzieci nie musiały wyjeżdżać za granicę. Jak to jest w przypadku moich dzieci, bo nie chcą funkcjonować.